Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Doszła nas przykra informacja, że tutaj w Jankowych jest planowane zburzenie tej kapliczki. Chcemy, aby ona pozostała na miejscu dla mieszkańców, dla parafian. Jest ona bardzo ważna. Parafianie zawdzięczają, i to sam słyszę, opiekę Bożą. Tutaj ufamy, że ta kapliczka i święty Jan Nepomucen wyprasza Boże błogosławieństwo, chroni przed wszelkimi nawałnicami, których ostatnio było dużo, a nas tutaj to szczęśliwie omija. Kapliczka dla ludzi wierzących jest ważna. To jest jedyna kapliczka w Jankowych. Ludzie o nią dbają. Tutaj modlą się, a szczególnie jest msza święta raz w roku w intencji wszystkich mieszkańców i ta modlitwa jest dla nich bardzo ważna. I ta wiadomość, że ta kapliczka ma być zburzona przez właściciela tutaj sklepu, jest dla nas bardzo przykra. No, mieszkańcy i ja też protestujemy przeciwko temu. Chcemy, aby ona pozostała w tym miejscu, w którym jest. A jest możliwość przeniesienia zdaniem państwa parafian, księdza? Po pierwsze, przeniesienie to jest inwestycja budowlana. Po drugie, pytanie, gdzie miałoby być to przeniesione? Można by też wtedy się zapytać, czy nie powinna w takim przypadku być wybudowana nowa. No, trudno powiedzieć, jak potoczą się dalsze losy. My w każdym bądź razie chcemy i mamy takie pragnienie, aby ugoda polegała na tym, by ta kapliczka pozostała tutaj, gdzie jest. Nawet chcemy wykupić tutaj to miejsce, aby ono nadal było i służyło i święty Jan Nepomucen, i kapliczka. To też jest nie tylko moja wola, ale wszystkich parafian, wszystkich mieszkańców. Czyż nie tak, moi drodzy? Tak. 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 Drodzy państwo, próbowaliście rozmawiać z właścicielką sklepu? Nie chcą rozmawiać. Oni twierdzą, że to jest ich własność. A jak to wygląda sprawa, według państwa wiedzy, jak wygląda sprawa gruntowa, czyja to jest własność? Sprawa gruntowa, to ja mam wyciąg z geodezji, jest z 95 roku, to jest właściciel, jest Skarb Państwa. Kiedy zrodził się ten problem? Jak wystosowaliśmy pismo, że chcemy o przeniesienie kapliczki. Z tego względu o przeniesienie, gdyż tego terenu nie idzie podzielić i nie możemy jej ani sprzedać, ani nic innego z tej sprawie zrobić. I chodzi o to, żeby została przeniesiona dla mieszkańców, z czego wynika, że ja nie chcę za to żadnych ani pieniędzy, ani nawet jeszcze bym mogła powiedzieć, że bym pomogła w przeniesieniu i finansowo, i cokolwiek, żeby dla siebie mieć ten teren, który do mnie należy. A dlaczego wam jest ten teren potrzebny? Stricte właśnie, gdzie jest teraz ta kapliczka? Teren jest potrzebny z tego względu, gdyż potrzebuję miejsce na parking dla samochodów. Parking mamy bardzo mały, z tego jeszcze są postawione dwa zakazy zatrzymywania się. Komuś też właśnie to już przeszkadzało, nie umiemy z tym poradzić sobie. Potrzebuję ten parking, gdyż z drugiej strony mieliśmy parking. Fajnie, osoby się zatrzymywały pod salą, przechodziły przejściem do czasu, gdy był postawiony dwumetrowy płot murowany. Nawet nie poinformowali, że taką mają jakąś potrzebę odgrodzenia sobie naszego sklepu od ich parkingu. Nie wiem, co ich skłoniło do tego, no to już raczej nie będziemy wnikać, bo tego nikt nie zlikwiduje ani nie rozburzy, bo no, raczej nie ma takiej możliwości. I dlatego ja potrzebuję miejsce tylko na parking. Nie chodzi o żadne moje jakieś zniesmaczenie do tej kapliczki, czy w ogóle jestem wrogo do niej nastawiona, bo wręcz przeciwnie. Też ją kojarzę z Jankowami i nie ma problemu z tym. Ale po prostu to jest mój teren i chcę mieć pusty plac, tylko i wyłącznie na parking dla samochodów. Gdzieś dwa lata temu, czy półtora, dokładnie nie pamiętam, była propozycja, aby na moc sprzedać ten teren. Ja oczywiście przystałem, chociaż cena, która była zaproponowana, była bardzo wygórowana. Dlatego proponujemy trochę niższą, ale jednak o wiele wyższą niż ta cena wynikała według wyliczeń na obecne czasy. Także my chcemy zapłacić dobre pieniądze za to, za ten grunt. Ile to jest według księdza dobre pieniądze? No my proponujemy 10 tysięcy złotych.
za grunt pod tą kapliczkę, żeby mogła tak, zostać na swoim miejscu. Tak, tak, żeby ona pozostała na tym miejscu. Parafia, myślę, że ja też przyczynię się do tego, żeby te pieniądze były. Parafianie też wspomogą mieszkańcy i jesteśmy taką kwotę. Pismo oczywiście zostało wysłane do pani mecenas, jestem poleconym, nie mamy odpowiedzi do tej pory. Ksiądz zaoferował coś podobno za te grunty, odkupienie, czy to jest adekwatna kwota do wartości? No ta kwota wydaje mi się, że nie jest adekwatna, gdyż grunty, wszyscy dobrze wiedzą w jakiej są cenie, a ta kapliczka, jakby nie patrząc, jak ktoś dobrze przy niej się usytuowi, to zajmuje 1/4 terenu całej tej naszej działki. To nie jest skrawek narożnika, tylko jest 1/4 działki. Ona zawsze była taka duża, ta kapliczka? Nie, ona nie była nigdy taka duża, była rozbudowana w takich czasach, co się tym nikt nie interesował, gdyż były podzielone tam jeszcze grunty, wtedy były nie formalności z gruntami, były w ogóle nie do końca pozałatwiane. Dlatego była powiększona, nikt się tym nie interesował, dopóki właśnie stała się rzecz, że ktoś nabył nieruchomość i grunt z niej. Drodzy Państwo, a co w momencie, kiedy właścicielka zdecyduje się rozebrać tę kapliczkę? Mieszkańcy, wypowiedzcie się. Wydaje nam się, że nie ma w ogóle takiej możliwości. Tym bardziej, że jak znając historię, ta kapliczka stała przed 1939 rokiem. Niemcy dopiero ją zburzyli. Po wojnie, wiadomo jaka była sytuacja polityczna, nie wolno było odbudowywać takich rzeczy. A teraz, 30 lat temu, prawie właściwie ogół mieszkańców, kilku sponsorów, obecni nawet stolarzy, odbudowało tą kaplicę. I w tej chwili od 2 lat, 1,5 roku jest inny właściciel, kupił to bez wiedzy właściwie mieszkańców. No i postanowił to zburzyć. Co to jest? Garaż? Blasza? Że można usunąć? No w takim razie, drodzy Państwo, gdyby pojawiły się tutaj, nie wiem, firma rozbiórkowa, będziecie bronić? No oczywiście. Będziemy bronić. Pokojowo my chcemy rozwiązać tę sytuację. Nie chcemy eskalacji emocji. Wyszliśmy z propozycją, tak jak wcześniej mówiłem, propozycją ugody, aby odkupić to miejsce, aby też nie powstał konflikt. Póki co w tej chwili są bardzo negatywne emocje wśród mieszkańców. Liczymy na dobrą wolę właścicieli, obecnych właścicieli tego gruntu. Treści były różne. Szyld dostałam ostatnio, pięknie wyglądał. Ktoś się napracował nawet, ale powiem szczerze, no to nie tylko są szyldy, bo i groźby mam, i słowne, no różnie bywa, jak to do sklepu przychodzą, to jak wychodzi ktoś, zawsze ktoś coś do swojego dopowie. No wie pan, no jak ktoś chce coś zrobić wobec innych ludzi w drugą stronę, no to trzeba się liczyć z tym, że na pewno będzie odzew jeszcze wulgaryzmu i takiego nastraszania, bo teraz obraca się to, że jesteśmy no i nastraszani, że firmę zlikwiduję, że bardzo szybko sklep będę zamykać, bo mam się spodziewać z różnych stron kontroli. No nie wiem, no zobaczymy. Trochę takie niesmaczne się zrobiło, bo z tego, co jest najgorsze, to jeszcze nikt do mnie nie przyszedł i nawet nie zaczął rozmawiać na ten temat. Ani sołtys, ani Rada Sołecka, nikt w tej sprawie ze mną nie rozmawiał osobiście. Twierdzą teraz, że poprzez panią adwokat ja się kontaktowałam, no to ze mną nie rozmawiałem, ale w ostatnim piśmie pani adwokat konkretnie napisała, że te sprawy ostatnie mają być ze mną uzgodnione i mają się ze mną skontaktować. Od momentu dostarczenia pisma nikt jeszcze u mnie nie był. Do kiedy jest termin podany, kiedy ta kapliczka może tam być? Termin jest podany do 31 lipca, wstępnie żeśmy podali. Wiedzieliśmy, że to na pewno nie nastąpi, bo sprawy formalne potrzebują czasu i wiadomo, że to nigdy by to się nie stało, ten 31 i koniec. Wiadomo, że jakby przyszło co do czego, to bym przesunęła tam termin, ale no, po tych ostatnich zdarzeniach, no powiem, że no, trudno będzie jakośkolwiek chyba jeszcze dojść do porozumienia. No chyba, że wejdą na jakąś drogę taką faktycznie, że będą chcieli jeszcze porozmawiać, ale mówię, no na pewno nie w sposób taki jak do tej pory, nie? Mieszkańcy mówią, nie rozbierzemy, nie przeniesiemy. Jak pani twierdzi, co dalej będzie? No właśnie, oni nawet nie próbować cokolwiek przenieść, czy spróbować do tej sprawy doprowadzić. No to ja nie wiem, co ja mam, to zostawiamy, sprawa ucichnie. No nie, bo to jest mój teren i
po prostu ja mam do tego prawa i myślałam, że jakoś dojdziemy do porozumienia. Jedna rzecz, już nawet wywnioskowałam o podział działki, że ją odsprzedam. I to już faktycznie ze względu na to, że też się wywodzę z tej wioski i moja mama i wiadomo, to ze względu też na nią, ja mówię, to że jeszcze spróbujemy może chociaż podzielić tą działkę i sprzedamy i zostanie ta kapliczka w tym miejscu. Jak się okazało, gmina Baranów no, nie wyraziła zgody. Nie wiem, może jest jeszcze jakiś możliwy sposób. Ja się na przepisach nie znam, ale z tego co wiem, no najprawdopodobniej nie. No co mam jeszcze powiedzieć w tej sprawie? No trudno będzie teraz dalej cokolwiek chyba, chyba że mówię, znajdą jeszcze jakiś przepis prawny, że faktycznie będzie można podzielić działkę, to ja ją odsprzedam, nie ma problemu i ona może zostać wszystko, ale ja po prostu chcę ten teren mieć oddzielony, że to nie jest już moją własnością, może być na wioskę, ale mówię, musi być podział formalny, tak jak się należy przez notariusza, a nie tam na słowo, jak ktoś mi zaproponował właśnie te pieniądze i w jaki sposób ja mam to sprzedać, jak tego się nie da sprzedać. No to nie są te czasy, że można na zwykłym papierze coś napisać i zostawić. Nie? Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.